Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Tematem dzisiejszego spotkania jest psychoterapia egzystencjalna, o której będę miała przyjemność rozmawiać z przedstawicielką tego nurtu, panią Jolantą Obidzińską, psycholog, certyfikowaną psychoterapeutką, członkinią Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim jeszcze zaczniemy, standardowo chciałabym zaprosić Państwa do aktywnego udziału w naszej rozmowie. Przez cały czas trwania tej rozmowy macie Państwo możliwość zadawania pytań obok tego okienka, gdzie widzicie Państwo nas, jest okienko czatu. I serdecznie zachęcam, możecie zadawać Państwo pytania Pani Jolancie, a ja postaram się je jak najwierniej przekazać. No ale zacznę od takiego ogólnego pytania, które jakoś mam nadzieję otworzy tę naszą dzisiejszą rozmowę. Czym jest ta psychoterapia egzystencjalna? Co oznacza nazwa psychoterapia egzystencjalna? Więc na początek dobrze by powiedzieć, że ten nurt, który ja reprezentuję, no tak, że jest wiele nurtów w psychoterapii egzystencjalnej, ale ten nurt, który ja reprezentuję, nazywa się analizą egzystencjalną i logoterapią. Psychoterapia egzystencjalna należy do takiej dużej grupy psychoterapii, które określamy psychoterapiami humanistycznymi. Tak, tam jest też Gestalt, tam jest podejście Rogersa, tak jest cała taka psychoterapia doświadczeniowa. To my lokujemy się w tym właśnie. Okay. Czyli najszerzej byłaby psychoterapie humanistyczne, w ramach tego psychoterapii egzystencjalne i jeszcze wężej ten nurt, który ty reprezentujesz. Tak. Więc teraz jesteśmy na tym poziomie psychoterapii egzystencjalnej. Co to oznacza, że ona jest egzystencjalna? Więc pewnie warto by tu powiedzieć o tym, czym jest egzystencja, tak? To takie to kluczowe słowo. Egzystencja jest sposobem bycia człowieka, który polega na tym, że osoba jest zawsze w jakiejś sytuacji i ta sytuacja tę osobę albo jakoś porusza osobiście, albo przyzywa, że sytuacja zaprasza nas do zrobienia czegoś, tak? Więc czujemy powinność jakąś. Może niekoniecznie być to coś, co mnie osobiście dotyka, co mnie osobiście może tak dotyczy, ale czuję swoją powinność, że powinnam to zrobić. I tak można by powiedzieć ogólnie. I teraz osoba dobrze to odczytuje, tak? Ma swoją wrażliwość, ma dostęp do swojej wrażliwości, ma taki jasny dostęp do swoich zdolności różnych umysłowych i innych. Jeżeli jest zdolna do odpowiedzi na to, czego ta sytuacja od niej wymaga, to ma duże szanse na to, że jej egzystencja będzie spełnionym życiem. Tak mówiąc ogólnie. Sam nurt psychoterapii egzystencjalnej, ten nurt analizy egzystencjalnej i logoterapii, który ja reprezentuję, jest podejściem zorientowanym na osobę i posługuje się, jest to podejście fenomenologiczne. Co to znaczy, że pracujemy w podejściu zorientowanym na osobę? Czyli pewnie trzeba by powiedzieć o tym, jak rozumiemy osobę, kim jest osoba. No, na dzień dobry osoba jest niedefiniowalna, to mamy z głowy, tak? Osobę bardziej można wyczuć, niż ją zdefiniować, tak? Osoba to jest ktoś, kto we mnie mówi ja. Osoba jest wolna, osoba jest nienaruszalna. Osoba nie może zachorować. Różne ograniczenia mogą sprawić, że osoba nie może się wyrazić, tak? Nie może być tym, kim jest naprawdę, ale sama osoba, to co osobowe w nas, nie może zachorować. Osoba ma takie atrybuty jak wartość, to jest niepodważalne, jak godność, to jest niepodważalne. Ma swoją indywidualność, unikalność, nie ma kopii. Jak tak sobie myślałam, że za jakieś 120 lat
nie będzie żadnego człowieka na Ziemi, tego, który dzisiaj jest, tak? Więc, nie wiem, 8 miliardów ludzi przeminie, ale będą kolejne miliardy. I te, które miliardy przeminęły przed nami też, nie ma kopii. W tej olbrzymiej ilości ludzi nie ma kopii. Nie ma kopii osoby. Więc to jest taka unikalność, nie? Bardzo taka ponadczasowa, jednocześnie, no właśnie, taka ponadczasowa. Tak. Osoba jest unikalna. Jakie są takie, powiedzmy, dogmaty analizy egzystencjalnej, tak jeśli chodzi o osobę, oprócz tego, co powiedziałam przed chwilą. Osoba może popaść w rozpacz, jeśli nie może odnaleźć sensu. Motywacja sensownego życia należy do najgłębszych motywacji osoby. Ale też są jeszcze inne motywacje, o nich pewnie powiem później. Osoba jest odpowiedzialna za swoją własną wolność. Jest wolna. To, co wolne w nas, to jest właśnie osoba. I osoba jest odpowiedzialna, jak korzysta ze swojej wolności. Osoba potrzebuje nie tolerować wszystkiego w sobie, jak również na zewnątrz. Mówimy o tolerancji, tak, powinniśmy być tolerancyjni. Ale są takie rzeczy, nad którymi muszę pracować. Na przykład, jeśli jestem osobą bardzo impulsywną i to przynosi szkodę, to sprawia, że też ja nie mogę być taka, tak? Nie wyrażam tego, co powinnam, ale też w otoczeniu przynosi to na przykład szkodę. Nie? Więc ja, to nie jest tak, że ja mam powiedzieć sobie, takiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz, tak, mogę sobie taka być, nie? Nie, no właśnie nie. Że to jest jakaś powinność, którą się powinnam zająć, która płynie także ze mnie. Więc nie jest tak, że mogę przyklepać wszystko. Więc osoba zajmuje stanowisko. Osoba mówi tak lub nie. To należy do osoby. Tego nie można zastąpić. Nie może ktoś za nas powiedzieć tak. I my nie możemy na kogoś tego scedować. Czasem lubimy tak, nie? To konformizm jakiś. Próbujemy jakoś. A może nie ja, a może ktoś inny za mnie zdecyduje, tak? Kolejna rzecz, która jest takim atrybutem osoby, to decyzyjność. I znowu, osoba nie może nie decydować. Mhm. Prawda? Jeżeli nawet zaniecham coś, nie wychodzę do czegoś, To jest jakaś decyzja. Nie? Co jeszcze możemy powiedzieć? Osoba jest niekompletna, człowiek jako nie jest kompletny sam z siebie. I teraz tak, więc potrzebuje być dopełniony przez spotkanie z drugim człowiekiem, ale też przez obcowanie z wartościami innymi, jak na przykład, nie wiem, piękno, dobro, nie wiem, muzyka, tak, sztuka, jakaś kultura. Więc, czyli tak, osoba nie jest, człowiek jako osoba nie jest kompletny sam z siebie, potrzebuje dopełnienia, ale nie należy tego mylić z czymś takim, że coś mnie dowartościuje. Wartość osoby osoba jako wartość jest kompletna, tak? Może się rozwijać, może tej wartości, tę wartość urzeczywistniać na wiele sposobów. Więc widzimy, że może być coraz bardziej pełną osobą, coraz bardziej tym, kim jest i wyrażać to przez to, czym się zajmuje, co robi, co się angażuje, jakie decyzje podejmuje. Tak? Więc nic nie może mnie dowartościować, tak? Ale dopełnić i owszem. Bo dopiero kiedy spotykam się z drugim człowiekiem, przez to spotkanie mojego ja i twojego ja, może wydarzyć się coś, co nie może się wydarzyć bez nas. Tak się wydarza przyjaźń, tak się wydarza miłość. Kompletnie nienaukowe rzeczy, nie? Miłość, przyjaźń. Nie zmierzysz, nie zbadasz, nie wiesz ile tego, czym mierzyć, jak mierzyć, tak? A ile potrzeba, żeby było dobrze, tak? I to są takie, to jest to, co się wydarza. Więc mamy takie pomnożenie wartości. Kiedy dochodzi do relacji, tak. Kiedy wchodzimy w relację z drugą osobą lub obcujemy z czymś, co ma wartość. Człowiek jako osoba ma swoje miejsce i zadanie w świecie. I to musi być odnalezione. Takie nieładne słowo dzisiaj, muszę. Nie, nic nie musisz, tak? Chcesz albo... Niekoniecznie chcę. Tak? Niekoniecznie mnie palę się do czegoś, tak? Więc...
Ale jeśli chcę mieć spełnione życie, to ta taka kompulsja, która płynie od życia, tak, to życie mnie do tego zaprasza i mówi, jeśli chcesz mieć spełnione życie, no to musisz odnaleźć swoje miejsce i to zadanie, które na ciebie czeka w świecie. Czyli musisz wyjść poza siebie. Możesz skupiać się tylko na sobie. Nie możesz się tylko samorealizować, tak? Nie możesz tylko rozwijać swoich talentów i nimi się napawać. Nie. Potrzebujesz to, co masz, czym dysponujesz, wyjść z tym do świata i to za pomocą tego, czym dysponujesz, co jest ci dane, co rozwijasz, wykonać to, co do ciebie należy. Tak? I mam różne powołania. Tak? Mogę, to są różne powołania zawodowe, osobiste, czasem różne takie zadania, które musimy wykonać, gdzie życie nas tak zaskakuje. Tak jak na przykład wojna nas zaskoczyła. Nie w naszym kraju, obok, ale nas bardzo mocno zaskoczyła. I nas wszystkich mam nadzieję, że wszystkich poruszyła. Że to wydarzenie nas poruszyło. Ale jak sobie myślę właśnie o tych osobach, które są na Ukrainie. Czy te osoby planowały, żeby ubrały karabiny do ręki i pójdą strzelać? Nie? Tak? Więc musiały. Więc też i niektóre czuły to jako powinność. Idę bronić kraju, idę bronić ojczyzny, tak? I ta powinność przyszła, nie? Jedni odpowiedzieli na nią, tak? Drudzy odpowiedzieli inaczej, żeby już tak. Ale też, żeby już zejść z takiego górnego C, tak? Właśnie filozoficznego takiego podejścia, bo to, co mówisz, wszystko jest bardzo ciekawe, ale jest na takim poziomie filozoficznym i zastanawiam się, czy możemy to odnieść jakoś teraz tak w kontrze do pewnej psychopatologii, do rozumienia zaburzeń psychicznych i psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychologicznymi. Czy takie określenie się w ogóle pasuje do psychoterapii egzystencjalnej? Czy się do niej odnosi? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jest to bardzo precyzyjna metoda leczenia różnych trudności psychicznych. Wracając jeszcze do tego poprzedniego wątku, to tak, żeby zejść z tego górnego, tak. Spraw światowych, na światowym poziomie, to zejdziemy do takiej codzienności. To są też takie wyzwania codzienności. Tak? Mnie też, moja sytuacja dzisiejsza, mój dzisiejszy dzień mnie do czegoś zaprasza, moja sytuacja w pracy, tak. Kiedy ja czuję swoją powinność, to powinnam teraz zrobić. Tak? I to też są takie moje zadania. Zresztą w ogóle całe życie rozgrywa się w codzienności, no bo gdzie? W każdego dnia. Więc wracając do tego drugiego pytania, czy to? Tak, jak najbardziej. Myślę, że to dobrze by powiedzieć o takim fundamencie tej całej teorii analizy egzystencjalnej i logoterapii, o takiej koncepcji czterech struktur egzystencji. Na naszą egzystencję, na bycie osoby w świecie możemy spojrzeć pod takimi kątami. Że możemy wskazać takie cztery obszary. Pierwszym obszarem jest świat z jego wymaganiami, który związany jest z tym, że ja w ogóle istnieję. Ja istnieję i świat istnieje, tak? Ja istnieję i nie chodzi mi to jakby w tym, odnosząc się do tego obszaru, ten obszar nas motywuje do takiego zapytania, czy ja w ogóle mogę tu być. Nie chodzi o to, czy mi się podoba, czy ja mam możliwości samorealizacji i tak dalej. Czy ja w ogóle mogę tu być? Czy mam wystarczająco ochrony, przestrzeni, wsparcia? Takiego fundamentalnego, tego wszystkiego, co się składa na takie fundamentalne poczucie bezpieczeństwa, ale związane z istnieniem. Nie z tym, jak jestem przeżywana przez kogoś, nie chodzi jeszcze o relacje, relacje będą w drugiej strukturze, ale o to, że ja w ogóle istnieję, ja potrzebuję mieć dach nad głową, potrzebuję spać, potrzebuję wielu takich rzeczy, które dają pieniędzy do życia, tak? Więc do istnienia, tak? Czyli coś z tego obszaru, jeśli tu mamy to wszystko jakoś zapewnione w wystarczającym stopniu, to możemy czuć się bezpiecznie. Jeśli nie, to zaburzenia tego na tym tle, gdzie mamy
takie doświadczenie braku ochrony, wsparcia, przestrzeni. To jest wszystko zawiera akceptacja. Tak? Kiedy nie doświadczamy akceptacji tego, że w ogóle jesteśmy, to generuje bardzo duży lęk. I tu mamy już różne zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, z tego obszaru się wywodzą. Druga struktura dotyczy życia, które rozgrywa się w tym istnieniu. Czyli sobie jestem tu, okej, okay, mogę tu być, okej, okay, pasuje. A teraz jest pytanie, czy ja chcę tu być, czy ja lubię tu być, czy doświadczam przyjemności bycia tutaj, czy coś lubię, czy doświadczam, czy jestem w relacji, czy mam relacje, czy jestem zdolna do tworzenia relacji, czy doświadczam bliskości, czy... Bliskość jest bardzo ważna, bo w bliskości dochodzi do takiego rezonansu, tak? Kiedy moja osoba może być odbierana. Jeśli nie mam tego rezonansu, nie ma kogoś, kto mnie odbiera, kto mnie przeżywa, czy nie mam z kim realizować tej bliskości, to nawet jeśli mam jakieś odczucie swojej wartości, na przykład, to bez tego rezonansu mogę uznać, że to jest nieważne, nieistotne. Nie? Dlatego to bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o bliskość. Więc czyli na ten drugi obszar składa się, który możemy zatytułować jakość życia, tak, istnieje, a teraz chodzi o jakość mojego życia, które się rozgrywa w tym istnieniu. I więc jeśli mam takie doświadczenia, dobre mam doświadczenia, bliskości, relacji, czasu spędzonego, poświęcanego mojej osobie, ja komuś poświęcam czas, odczuwam wartości różne, jestem zdolna do przeżywania różnych wartościowych rzeczy, to mogę powiedzieć, lubię żyć. Lubię moje życie, nie? Lubię. Ale jeśli nie, jeśli mam tutaj jakieś niewystarczające doświadczenie, to to prowadzi do depresji, na przykład. Trzecia struktura dotyczy bycia sobą. Więc tak, jedziemy od początku. Jestem, okej, okay, mogę tu być. Lubię, jest mi tu fajnie, podoba mi się to. Nie? No ale jest pytanie, czy ja mogę być sobą tu, gdzie jest. Tak? Czy to do mnie pasuje? Czy ja mogę tutaj być tą swoją unikalnością? Z moimi indywidualnymi umiejętnościami, z tym wszystkim, co potrafię, z moją tożsamością, z tym, kim jestem. Po prostu, czy ja mogę być sobą tutaj? Jeśli nie mogę, tak, co powoduje, że ja mogę, tak? Jakie doświadczenie? Ano tak, że jestem, doświadczam uwagi, zauważenia z szacunkiem, tak, bo jak nie jestem zauważana z szacunkiem, to lepiej, żebym była niezauważana, tak? Jasne, tak? Więc lepiej, więc tego potrzebujemy, zauważenia z szacunkiem. Potrzebujemy bycia potraktowanymi poważnie, czyli moje emocje, uczucia, myśli, to, na czym mi zależy, jest traktowane poważnie i potrzebuję takiego jeszcze doświadczenia docenienia. Czyli, że ja mogę być autorytetem w jakimś zakresie. Przychodzi mama do dziecka i mówi: a wiesz co, a pokaż, jak to zrobiłeś, a ja tego nie wiem. Tak? No zobacz, że można tak to zrobić. Tak? To jest docenienie. Tak? Że dziecko widzi, że ono wie coś, czego mama nie wiedziała. Tak? Taki mały przykład. Nie, więc jeżeli mam takie dobre doświadczenie, to ja się mogę dobrze do siebie odnosić. Mam dobry obraz siebie i mówię tak, mogę być sobą tutaj. Ale jeśli nie, to doświadczam różnych trudności, które się wiążą z samooceną, które wiążą się z właśnie są kłopoty z samooceną lub głębiej zaburzenia osobowości. Mhm. Tak? Gdzie moja osobowość nie odzwierciedla mojej osoby. Tak? Czasem mówimy tak, o, to jest osobowość. Nie? I widzimy, że to sposób, w jaki osoba jest, odzwierciedla ją samą i to nas jakoś budzi nasz podziw, budzi nasz szacunek, tak? A czasem mówimy... Struktury, o których mówisz, one są równoległe, czy one jakoś są ułożone na pewnej skali, czy hierarchii, że te... Piękne pytanie. Dobrze, zaraz tak. To są te cztery struktury. Jak na razie trzy wiem, jeszcze ta czwarta, ale już... Czwarta, tak, żeby to jakoś sobie ułożyć. Tak. I tak,
I można powiedzieć, że jest jakaś hierarchiczność w tym, ale jest też jednocześnie taka... Uwystępowalność jakaś. Uwystępowalność, tak, tak. Mamy taki fajny rys, gdzieś na, żeby to jakoś zobrazować, no taki, rysujemy sobie taki stół i te cztery nogi to są te cztery struktury, a ten blat stoły to jest moja egzystencja. Tak, te cztery struktury podtrzymują moją egzystencję, tak, czyli która wyraża się w woli mojej i ta moja wola jest takim, jakby to powiedzieć, powiem później. Dobra, to jeszcze ta czwarta noga, bo ja przerwałam. Łapać, tak, może tak zróbmy. Więc tak, dobrze. Więc mamy tak, mamy problemy z samooceną i zaburzenia osobowości, tak? Często, jeżeli mamy zaburzenie osobowości, mamy jakieś kłopoty w tych poprzednich jeszcze strukturach. No stąd moje pytanie jakoś właśnie, tak, tak to mi je nasunęło. Tak, tak, tak. Więc jeżeli jest bardzo silne, jeżeli są bardzo silne takie, nie wiem, destrukcyjne wpływy w obrębie tej pierwszej tej pierwszej struktury, tam, gdzie na przykład doświadczamy jakiejś przemocy, gdzie to, czemu mogliśmy w ogóle zaufać, rozpada się, tak? Doświadczamy przemocy, nie wiem, fizycznej, psychicznej, mamy jakieś takie doświadczenia, nie wiem. No traumatyczne przecież często w tym obszarze, nie? I czasami jest to tak trudne, kiedy nie przyjdzie odpowiednia pomoc, jeszcze czy kwestia w jakim wieku to mamy, no to co z takich ogólnych rzeczy wiemy, prawda, jak dochodzi do zaburzeń osobowości, że ta osobowość nie wyraża osoby, tylko jest jakąś jej... No nie chcę powiedzieć karykaturą, tak, ale jest to jakoś nie odzwierciedla, tak? Nie odzwierciedla osoby, prawda? No to tam mamy takie głębsze takie zaburzenia, które lokujemy gdzieś, tak, na przykład te społeczne zaburzenia osobowości, tak, borderline i tak dalej, narcystyczne. Tak, to gdzieś będą miały mocne konotacje też z tym takim fundamentalnym naruszeniem bezpieczeństwa osoby. Nie? No tak. A inne to trochę może, inne są, będą jakoś tam powiązane z jeszcze bardziej z tą drugą strukturą. Czyli mamy tak i mamy czwartą nogę, którą jest taki obszar, idąc tak jak poprzednio, tak, czyli mogę tu być, lubię tu być, mogę tu być sobą, ale jest pytanie, po co ja tu jestem? Co z tego ma wyniknąć? Tak? I to jest pytanie o sens. I teraz pytanie o sens możemy zadawać w jakimś węższym kontekście i w szerszym kontekście. Węższy kontekst dotyczy mojej sytuacji tej, w której teraz jestem. Przyszłam do pracy, myślę, po co ja tu dzisiaj przyszłam? To jest takie pytanie, albo nie wiem, idę na jakieś spotkanie, idę na jakąś imprezę, myślę sobie, co ja tutaj robię? Tak? Że po co ja tu przyszłam? Tak? Czyli można powiedzieć bardzo namacalne, bardzo dotyczące tego, co jest teraz. Tak? Albo jaki, ale w tym takim szerokim kontekście, to dotyczy mojego tego, że ja jestem w ogóle. Czyli po co ja żyję? Do czego moje życie jest dobre? Co ma się wydarzyć przez to, że ja jestem, tak? Że żyję, że jestem na tym świecie? Jaki jest w ogóle sens życia w ogóle? Tak? Urodziłam się, poczęłam się, urodziłam się, zostałam poczęta, urodziłam się i umrę. Co dalej? Tak? I na te pytania stawiamy, tak, one są w tej, jakby, to mi się bardzo podoba właśnie w tej koncepcji, że różne pytania są tutaj możliwe, ale nie są możliwe odpowiedzi na wszystko, tak, nie możemy ich znaleźć też. Na pytania o ten taki sens głębszy, szeroki, szukamy w religii, w filozofii, tak, i to też każdy może sobie na to odpowiedzieć. Ale rozumiem, że też w tym obszarze, czy w tej strukturze będzie też taka, czy potrzeba, czy dążenie, no nie wiem właśnie jak to tutaj prawidłowo określić, no do jakiejś samorealizacji, do spełnienia, do poczucia jakby takiej sprawczości, czy też tego, że ja wiem na przykład dokąd zmierzam, jakie mam cele.
Świetnie. Na takim bardziej przyziemnym poziomie? Świetnie, bardzo dobrze. Tak, bo tak, na tym ziemskim poziomie to się właśnie życie całe rozgrywa. Tak. Ono się rozgrywa tu, teraz, w tych okolicznościach, w tym czasie. Tak, dokładnie tak. To jeżeli, jak sobie popatrzę na swoje własne umiejętności, no to mogę powiedzieć, o, mam satysfakcję, że coś zrobiłam. Ale spełnienie dotyczy właśnie tej czwartej struktury. Kiedy ja wychodzę poza siebie i kiedy wnoszę siebie do jakiejś sytuacji. I czasem, jak mówimy, jest takie fajne zdanie, że osoba może być zmianą, tak? Że kiedy osoba wchodzi do jakiejś sytuacji, to zmienia tę rzeczywistość, ale nie dlatego, że wywiera na niej presję, że ją kontroluje, tylko przez to, jaka jest, wchodzi w jakąś sytuację i zaczyna zmieniać ją od środka, emanując tym, co ma w sobie, tak? To jest tak? I wtedy mamy poczucie spełnienia. Widzimy, że jesteśmy powiązani z kontekstem, w którym żyjemy. Więc, że to nie że jest... mamy wpływ, tak? I że mamy wpływ, tak. I nie chodzi tutaj tylko o sprawczość i skuteczność, ale chodzi o to, że coś większego wydarza się z tego powodu, że ja tu jestem. No dobra, to mam nadzieję, że jakoś udało nam się wytłumaczyć takie podstawy teoretyczne i fundament tego podejścia. Myślę, że rozumienia człowieka i trochę jego zaburzeń, tak, w kontekście tej psychoterapii egzystencjalnej, czyli rozumiem, że jak trafia pacjent czy klient? Osoba. Wiesz, mam okay. Z tym kłopot. Muszę powiedzieć, że mam z tym kłopot. Że jak mam powiedzieć pacjent, to zawsze przed tym P zawsze się zacinam i powiem tak, pacjent, przychodzi osoba. Dobra, że przychodzi osoba do gabinetu psychoterapeuty. Zaraz jeszcze powiemy o tym, że to zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i prywatnie. I nie wiem, czy też tak to u Ciebie wygląda. Tak się spodziewam, że to chyba jest coś ogólnego, że, no, że zaczyna się od jakichś takich konsultacji, no, które muszą polegać na pewnym rozpoznaniu tego, z czym ktoś przychodzi. I rozumiem, że ta wstępna diagnoza czy konceptualizacja opiera się właśnie o te struktury, których wspomniałaś. No i co jest dalej? Jak wygląda taka psychoterapia? Ile trwa? Czego można się spodziewać w ramach tego procesu? Więc tak, kiedy przychodzi osoba, to po pierwsze muszę wszystkie te swoje teorie i pomysły, tam wszystko, czego się nauczyłam, to całe swoje doświadczenie, mądrości życiowe, moje teorie na różne tematy, muszę odłożyć na bok, tak? I pierwsza rzecz, potrzebuje odebrać tę osobę. To jest ta właśnie fenomenologia, tak? My nie posługujemy się interpretacją, pracujemy w dialogu. Przychodzi osoba i ta osoba jakoś się pojawia. Fenomenologia jako nauka zajmuje się takim odpowiedzią na takie pytanie, co możemy wiedzieć subiektywnie, tak? I to jest więc pierwsza rzecz, którą dostaję od osoby, która przychodzi, to jest to wrażenie, które ona sprawia i odbieram tę osobę w jakiś sposób. Nie? Więc czemu to ma służyć? Potrzebuję zrozumieć, z jakiego powodu ta osoba tu przychodzi. Oczywiście pytam, jaki jest powód? Ale potrzebuję zrozumieć, z jakiego powodu ta osoba cierpi. Czyli jaka wartość w jej życiu nie realizuje się. My bardziej odnosimy się do powodów, a te powody to są wartości, które są dla kogoś ważne, niż do takiego myślenia przyczynowo-skutkowego. Bo to oczywiście też jest, widzimy, że jeżeli są jakieś wzorce w rodzinie i tak dalej, to bardziej to służy wyjaśnieniu temu, jak powstaje coś, jakie okoliczności sprawdziły. To należy bardziej do okoliczności, niż do tego, czym my się zajmujemy. Tak? My widzimy te okoliczności, możemy zrozumieć genezę jakichś trudności, ale to, co nas interesuje, to co porusza osobę. Jeśli ona przychodzi, z jakiego powodu cierpi, czy nie doświadcza wolności, czy brakuje jej bliskości, czy ma za mało wsparcia. Tak? Więc pierwsza rzecz to jest to, ale jeśli musimy też postawić jakąś diagnozę nozologiczną, prawda? Chociaż może niekoniecznie czasami. Tak. No to pewnie zależy też od sytuacji, no, pracując w NFZ-cie, pewnie tak. Tak, czy współpracując z lekarzem.
Tak. I znaczy, często jest tak, że osoby, które leczą się gdzieś psychiatrycznie, tak one już mają, jakby, tak, mają jakieś... psychiatra. Wtedy psychiatra robi tę robotę. Tak. A my się zgadzamy czasami, nie widzimy też, że diagnozy się zmieniają, że osoba się rozwija i że coś przestaje już być aktualne, tak? Czy depresje nie nawracają? Albo jakieś inne rzeczy. Albo osoba jest bardziej decyzyjna, wolna. To jest właśnie cel właściwie terapii egzystencjalnej, nie? Żeby osoba mogła żyć w sposób wolny, brać odpowiedzialność za swoją wolność, być decyzyjna, tak? Mieć możliwość decydowania o swoim życiu, być autentyczna, żyć w zgodzie z tym, kim jest. Tak, jeśli chodzi o... jako terapeuta egzystencjalna potrzebuję wiedzieć, w których strukturach egzystencji jest bieda, tak? Gdzie osoba cierpi. I tak, i to. I do tego wychodzimy w dialogu. Ja właściwie nie robię wywiadu. Jak przychodzi osoba, to na ogół pytam o to, każdy ma swój styl pracy, nie? Mnie się ten styl pracy sprawdza, że kiedy przychodzi osoba, to pytam ją o to, co robi, tam ile ma lat, tak, jakieś podstawowe rzeczy, nie? Czym się zajmuje, czy to jej pasuje, czy nie pasuje, króciuteńko, a potem pytam o powód. Co sprowadza tutaj, tak? I rozmawiamy, zawsze punktem wyjścia jest aktualność punktem dojścia też jest aktualność. Więc mimo takiego filozoficznego też rodowodu psychoterapii egzystencjalnej, jesteśmy bardzo konkretni, bardzo precyzyjni. Mamy metod jakichś szczególnych, takich, które były jakieś takie spektakularne, tak? Ale jeżeli ktoś chce do swojego warsztatu wprowadzić jakąś metodę, proszę bardzo, nie? Ale podstawą jest dialog i spotkanie z drugą osobą. My nie możemy wiedzieć tego, co osoba wie o sobie samej, ale możemy się tego dowiedzieć, ale nie dowiemy się tego w żaden sposób inny, jak tylko rozmawiając z nią i pytając ją o to i razem z nią do tego dochodząc. Także tak, tego poszukujemy. Co jest tym czynnikiem leczącym? Co uważa się za nośnik zmiany w terapii egzystencjalnej? Spotkanie osoby z osobą. Fenomenologia wymaga od nas tego, żebyśmy takiej postawy otwartości, że ja niczego nie skąpię, ani swojej percepcji, ani swojej emocjonalności. Muszę nad nią, muszę ją ogarniać, to jest oczywiste, nie? Ale pozwalam na to, żeby każde uczucie, które ta osoba wzbudza, mogło pojawić się we mnie. Nie zasłaniam się teorią. Między osobą a osobą nie ma teorii, nie ma interpretacji. My nie pracujemy na interpretacji, tylko pracujemy na dialogu. Tak, to jest taka, można by powiedzieć, czyli to, co jest leczące, to dialog dwóch osób. To jest autentyczna obecność osoby. To wymaga jakiejś odwagi, też zaufania do tego, że mogę być obecna, też jakiejś dyspozycji do takiej postawy fenomenologicznej, tak? I do takiego widzenia osoby w maksimum jej wartości. Czyli kiedy osoba przychodzi, cierpi z jakiegoś powodu, więc jest albo nie, jest, ma różne, jest w depresji, jest, albo nie wiem, ma jakieś takie różne tendencje w osobowości, które są trudne. To wszystko widzimy, ma różne mechanizmy obronne obłożone tym od A do Z, że osoby nie widać, tak? To nic. Dla terapeuty egzystencjalnego to nie jest ważne. Nie są ważne te mechanizmy. One są. My widzimy, mamy całą piękną koncepcję tych tak zwanych strategii radzenia sobie, które pięknie opisują różne reakcje automatyczne osoby na to, gdy nie doświadcza jakiejś wartości, czyli gdy nie doświadcza sensu, gdy nie może być sobą, gdy nie doświadcza relacji, gdy nie doświadcza poczucia bezpieczeństwa, więc jest to bardzo szeroka koncepcja, ale to wszystko jest pomocne do rozumienia osoby, ale to, co nas interesuje, to osoba sama w sobie. I tym czynnikiem leczącym jest spotkanie, ponieważ osoba nie rozwija się bez relacji. Mhm. I to jest podstawa, tak? Całą wiedzę, oczywiście, to wszystko, co wiemy, różne teorie, tego, czego się nauczyliśmy na studiach, to wszystko jest naszym zapleczem. Czasem jest bardzo pomocne, gdy potrzebujemy. Ja czasem opowiadam o sobie, o tej teorii, jak widzę, tak? Jak możemy widzieć siebie. To pomaga mieć taką mapę
tak? Gdzie jestem, gdzie jest ta trudność, co jest moim zasobem mocy, na przykład się z tym super zaradna w świecie, nie? Pierwszy ten poziom, pierwsza struktura jest, ogarniam, rewelacja. No, jak się umówić z mężczyzną czy z kobietą, nie wiem, tak? W bliskości, w relacjach mam niedomagania na przykład, tak? Więc ta koncepcja pomaga też właśnie zobaczyć, gdzie jest moja siła. My pracujemy też z siłą osoby, a nie z mechanizmami. Widzimy mechanizmy. Na zasobach byśmy powiedzieli, tak? W zasobach, tak? Pracujemy, mobilizujemy osobę i ta osoba w miarę swojego wzrostu, że tak powiem, od środka sobie te mechanizmy, uwalnia się od tych mechanizmów, od tych automatyzmów, nie? One przestają ją tak często dotyczyć. Czy to jest długoterminowa terapia? Ile trwa mniej więcej proces terapeutyczny? To zależy. Jedna odpowiedź psychologa, prawda? Tak, znana. Wszystkim nam tak. Tak właśnie jest. No. No, tak sobie wyobrażam, że to zależy, ale gdybyś mogła spróbować jakoś odnieść to do, nie wiem, innych podejść, to jest bardziej kwestia pół roku, minimum 2 lata, 10 lat. Spotykacie się raz w tygodniu? Tak, standardowo spotykamy się raz w tygodniu, ale po pewnym czasie, takie jest moje doświadczenie, że możemy rozrzedzić spotkania. Ja też tak robię, że robię dłuższą przerwę na wakacjach i okazuje się, że ten czas przerwy jest bardzo owocny. Tak, często tak jest. Naprawdę. Więc spotykamy się tak, jak osoby potrzebują. Czasem jest to ileś spotkań, nie wiem, kilkanaście lub nie wiem, kilkadziesiąt. Również jest jakaś przerwa. Ktoś po jakimś czasie przychodzi, już przychodzi w innym miejscu w swoim życiu i też potrzebuje sobie coś jeszcze o czymś porozmawiać, z czymś się skonfrontować. Także o tak. Więc ten setting nie jest taki bardzo sztywny. Nie. Ale pewnie to też zależy od osoby, od terapeuty. A do kogo kierowana jest ta modalność? Czy to jest tak, że do konkretnych rodzajów zaburzeń tylko i wyłącznie, co mówią o tym badania, jakby gdyby można było powiedzieć, dla kogo jest ta terapia? Właściwie wszystkie grupy różnych trudności psychicznych pracujemy ze wszystkim, tak? Okej. Z psychozami i tu pozwolę sobie powrócić do tego, co mówiłam na samym początku, że osoba nie może zachorować. Ma jakąś chorobę, ale nie może zachorować. Dlatego możemy w tym podejściu pracować z każdym, kto tego potrzebuje, kto chce, tak? Rodzaj trudności nie ma znaczenia. Na pewno jest to, trudno jest pracować z osobami bardzo silnie uzależnionymi. Mm-hmm. No tak, ale myślę sobie, że to chyba większość podejść zaczyna jednak od terapii uzależnień wtedy, no bo jeśli ktoś jest pod wpływem substancji, no to trudno jest mówić o chociażby funkcjonowaniu poznawczym często wystarczającym, prawda, do rozmowy. Także tutaj to na pewno jest na pewno taka ścieżka, żeby najpierw skorzystać z tego wąskiego leczenia, tak, terapii uzależnień, pójść do kogoś, kto w tym się specjalizuje, ale potem, żeby się ogarnąć jakby z całym swoim życiem, mieć jakąś taką refleksję nad tym swoim życiem, to tak dotknąć tych wszystkich struktur, nie? Żeby mieć jakiś taki, tu gdzieś dać wsparcie w rozwoju, no to na pewno to wtedy tak. Terapię par też, tak, też możemy prowadzić w tym podejściu. Nie ma za dużo badań w tym zakresie, ale parę rozumiemy tak jak osobę, nie? No wtedy takim jest para, tak patrzymy, czego potrzebuje para, czy ma wystarczająco ochrony, wsparcia, przestrzeni do życia i tak dalej, czy ma granice, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Już pojawiło się ciekawe pytanie na czacie do tego, o czym rozmawiamy, więc chciałabym Ci je tak wprost, przeczytam je dokładnie, bo ono jest długie. Czy terapeuta w nurcie egzystencjalnym pełni w dialogu egzystencjalnym rolę bardziej dyrektywną? Czy to on ustala temat rozmowy, czy częściej pozwala kierować tematem rozmowy o sobie? To jest chyba trochę właśnie o tym, co się dzieje w tym gabinecie, jak to wygląda. Na pewno, znaczy tak, to nie jest dyrektywna terapia, aczkolwiek nie znaczy, że płyniemy sobie gdzieś tam, gdziepolwiek, nie? Tak, my się do tego odnosimy, to jest żywy dialog, ale na pewno pierwszą planową rolę gra to, czego osoba potrzebuje, co ona wnosi, ale czasami to jest też to, że być może potrzebowałaby czegoś, nie wiem, innego, tam inny temat zacząć, ale nie jest w stanie, więc patrzymy na co osoba ma zgodę. I ta wewnętrzna zgoda, na co osoba ma zgodę,
jest kryterium. I czasem jest tak, że widzimy, że to dobrze by porozmawiać jeszcze o innym problemie, ale jeśli osoba nie ma na to zgody, nie musimy się wycofać, tak? Czyli ale wycofać się, ale najpierw zaznaczyć ten obszar jako ważny. Tak, że to jest ważny temat, ale możemy się zapytać i ktoś, i na przykład ktoś mówi, nie jestem w stanie o tym mówić. Więc rozmawiamy o tym, o czym jest w stanie, żeby wzmacniać tam, gdzie dla tej osoby ta praca jest możliwa. Przyjdzie czas, porozmawiamy, tak? Ale na pewno to jest tak, więc to nie jest dyrektywna terapia. Nie nakazujemy czegoś robić. Nie rozliczamy, tak? Nawet jeżeli jest jakiś pomysł na to, że coś człowiek w jakimś tygodniu na coś sobie zwróci uwagę, popatrzy na jakiś aspekt, ale nie rozliczamy, tylko pytamy, jak ci poszło, jak to widzisz, jak rozumiesz, jak się czułaś z tym, jak to się stało, że nie miałeś czasu na to, nie? Czym dla ciebie było to wyzwanie, nie? Także w taki sposób, nie? Czyli cały czas w dialogu. Osoba coś wnosi, my na to odpowiadamy. Nasza odpowiedź dociera, ta osoba odpowiada na to i w dialogu, takiej. Co na temat skuteczności terapii egzystencjalnej mówią nam badania naukowe? Czy są takie badania nad terapią egzystencjalną? Myślę sobie, że ta terapia jednak ma już długą historię, więc badania z pewnością macie Państwo. Tak. Mamy badania, bo historia sięga lat 20. 30. Ubiegłego wieku, tak? Kiedy Viktor Frankl wpadł na taki pomysł, że to jednak nie, to co już na tamten czas wiadomo było, to jest jednak... To jest za mało, to tak działa zazwyczaj. Tak zapoczątkował tak zwany trzecią szkołę wiedeńską. Jest wiele badań. Myślę, że nie jest pewnie tak dużo jak na przykład w poznawczo-behawioralnej terapii, tak? Ona się... gdzie jest łatwo badać pewne aspekty za pomocą kwestionariuszy, a nas bardziej, i te badania są, one były zresztą niezbędne do tego, no raz, żeby widzieć, czy to jest sensowne, co się proponuje, ale też po to, żeby mieć takie umocowania w strukturach narodowych funduszy zdrowia różnych krajów, więc ostatnio Szwajcaria dołączyła do takiej grupy, gdzie tam jakby Alfred Lengelet i lokalne stowarzyszenie wystąpiło o to, żeby Ministerstwo Zdrowia uznało to, więc no, muszą być badania, tak? Także to mogę, żeby uwiarygodnić to, co mówię, no tak? Nie posługuję. Że jeżeli jakaś terapia jest refundowana w danym kraju, no to nigdy już teraz w dzisiejszych czasach nie jest takie przypadkowe, tylko właśnie wymaga udowodnienia tego, tak? Tak. Ale jakby z perspektywy analizy egzystencjalnej zważywszy jakby na to, w jaki sposób podchodzimy, co jest jakby w centrum tego naszego podejścia, że w centrum jest osoba. Nas bardziej interesują badania jakościowe. Ostatnio Sylwia Lengle, żona Alfreda Lengle, który jest takim, no można by powiedzieć, bardzo rozwinął całą tę koncepcję i ta koncepcja tych czterech struktur egzystencji jest jego autorską koncepcją, robi takie badania, w których pokazuje, że w trakcie terapii badania ilościowe nie wychodzą dobrze tam. Na kwestionariuszach nie widać poprawy, ale w badaniu jakościowym, w wywiadzie widać, że osoba ma większy wgląd, ma inną samoocenę, zmienia swoje nastawienie do różnych rzeczy, i zaczyna żyć w sposób bardziej wolny, nie? Sama już jest wolna w środku, tego jeszcze nie widać w kwestionariuszach, widać już w badaniu jakościowym, nie? Więc nas bardzo interesują badania jakościowe, bo spotykamy się ze sobą, no, jeden do jednego. No. Terapia grupowa jest możliwa, tak, ale nie wiem, czy w Polsce ktoś z kolegów prowadzi terapię grupową stricte w takim podejściu egzystencjalnym, no, ale na pewno byłoby to fajne, ciekawe doświadczenie. Może. Wspomniałyśmy już o refundacji, o Narodowym Funduszu Zdrowia. Jak to wygląda z dostępnością psychoterapii egzystencjalnej w Polsce? Czy możesz troszkę o tym powiedzieć? Słabo. Słabo. Jest nas niedużo. Ile nas może być w tej chwili? Około 30-40 osób. Matko, to rzeczywiście bardzo mało.
Tak. Więc nie były to liczne grupy, tak? W tej chwili już jest czwarta edycja. Można jeszcze dołączyć, jak ktoś chce. To zaraz o szkoleniu, bo tutaj są pytania, także do tego zaraz. Tak. Także tak, to jest... Czyli ta terapia może być refundowana, jest uznawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast jeżeli jest 30-40 psychoterapeutów, no to dostępność jest niewielka, zarówno w NFZ-cie, jak i w prywatnych gabinetach, jak rozumiem. Mamy w paru miastach mamy... Białystok, tak, my mamy 4 osoby, Suwałki chyba 2, Pisz, Toruń, Trójmiasto, okolice Poznania, Kraków, Warszawa, Ostrołęka. Jeśli kogoś nie wymieniłam, to przepraszam, ale w tych miastach można szukać tych osób w internecie. Mhm. Na stronę można stowarzyszenia zajrzeć, część osób jest na stronie stowarzyszenia, ale zawsze można skontaktować się ze stowarzyszeniem i zapytać, czy w okolicy, gdzie się mieszka, czy jest jakiś psychoterapeuta egzystencjalny. Bardzo polecam kontakt osobisty. Terapię online też prowadzimy, no takie czasy, że tak jest, nie? Ale jednak kontakt osobisty zawsze, żeby był, więc wyszukać gdzieś tam miejsce zamieszkania. No właśnie, bo tutaj pani Klaudia pyta o to, czy jest ośrodek szkoleniowy w Polsce, żeby się uczyć logoterapii. Czy możesz trochę powiedzieć o tym, kto może zostać psychoterapeutą? Mam tutaj na myśli, czy trzeba jakieś bazowe studia skończyć, na przykład psychologię. I jaka jest ta ścieżka, tak chociaż mniej więcej, kształcenia, no żeby właśnie zasilić te szeregi, no bo jeśli 30-40 terapeutów, to rozumiem, że rekrutacja trwa. Jak najbardziej zachęcamy, możemy tworzyć jeszcze więcej grup. Więc tak, jeżeli ktoś chce pracować pod NFZ-em, to musi spełniać te warunki, które w tej chwili są, tak? Więc jeśli chodzi o wykształcenie, czyli tak, psycholog, pedagog, pielęgniarka, lekarz i chyba jeszcze socjologia chyba wchodzi tam trochę, czy nie? Nie pamiętam. Tak, według tych, jeżeli ktoś planuje, chce pracować pod NFZ-em, to musi mieć takie studia, tak? Jeżeli nie. Jest rekrutacja i właściwie ta rozmowa decyduje o tym, bo można się przekwalifikować. To jest jakiś inny zawód, ale decydują jakieś takie osobiste zdolności. Nie? Czyli nie ma takiego sztywnego warunku przyjęcia do szkoły, że trzeba być absolwentem psychologii na przykład, czy medycyny. Nie. Aczkolwiek cenimy to, bo to jednak jest szersza wiedza. Dobrze by uzupełnić to wykształcenie, jeśli ktoś nie ma wykształcenia tego czy pedagogicznego. Bo no, to nie szkodzi. Na pewno pomaga różne rzeczy rozumieć lepiej. Aha, no i tak, jeżeli szkolenie prowadzi Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej GLE Polska, kontakt jest przez stronę, osoby chętne mogą się zgłaszać i tak też trwa rekrutacja, nabór przez stronę, kontakt przez stronę jest. Jest rozmowa kwalifikacyjna, indywidualna, jest 3-dniowe chyba seminarium, no to szczegóły na stronie można znaleźć, tak? Które jest takim seminarium kwalifikacyjnym, gdzie spotykamy się w grupie i też patrzymy, jak funkcjonujemy w grupie, czy to pasuje. Chodzi o to, żeby pasowało i osoby, czy osoba się w ogóle odnajduje w tym, bo ja rozumiem, że nie każdy musi się odnaleźć w tym nurcie, tak? To coś wybieramy jednak jakoś, nie? Więc tak, no i potem szkolimy się. Trwa to szkolenie? 4 lata? 4,5 roku to jest to co najmniej, nie? Ale później jeszcze dochodzi superwizja i jak się zaczyna część kliniczna, to już superwizja wchodzi, jakby jest wpisana jakoś w szkolenie. Ale to na ogół trochę trwa. Wymagania są, powiedziałabym, wyższe niż w innych szkołach. Mamy więcej przypadków, więcej terapii musimy poprowadzić. Więc to jest dużo godzin superwizyjnych, ale... Taka długa ścieżka i wymagająca. Ale nie jest nudna, naprawdę. I na pewno satysfakcjonująca. Naprawdę. Czas minie. Tak czy owe. Tak czy inaczej. Tak czy inaczej, więc naprawdę warto. Warto. No, mogę tylko powiedzieć jeszcze tak, że to jest takie podejście, które... korzysta ze zdobyczy wielu, wielu podejść, które już funkcjonują, tak, w przestrzeni psychoterapeutycznej. I tak na przykład w odniesieniu do tej pierwszej struktury egzystencji dużo korzystamy z osiągnięć psychologii poznawczej i behawioralnej, tam gdzie pracujemy z lękami.
W drugiej strukturze bardziej, która wymaga zwrócenia większej uwagi na psychodynamikę, na mechanizmy obronne, ukłaniamy się trochę w tamtą stronę, ale pracujemy w dialogu, nie na interpretacji. Sposób pracy jest nasz specyficzny, ale korzystamy z tego. Do Rogersa odnosimy się w trzeciej strukturze, do terapii systemowych odnosimy się w czwartej strukturze, także każdy, kto gdzieś pracuje w jakichś innych podejściach tutaj może poczuć feeling, tak? Może poczuć Ja mam taką refleksję po tej naszej dzisiejszej rozmowie, że właściwie i po wielu innych, że właściwie w kwestii jednak rozumienia to wiele z tych nurtów się jakoś bardzo przenika i wcale nie wyklucza, że być może metody pracy, struktura terapii czy jej cele są troszkę inne, natomiast zaskakująco wiele podobieństw, to jest jakoś kwestia nomenklatury, podzielenia, ułożenia tego trochę inaczej, ale wiele jednak jest tych punktów wspólnych. Tak. I dla mnie to jest jakieś takie optymistyczne, takie dobre. Cieszę się, jak to stopniowo odkrywam, że tak jest. Tak, to jest fajne. Zawsze jest lepiej budować mosty niż przepaści stwarzać, więc to naprawdę jest fajne. Posłuchaj, chciałabym poprosić cię jeszcze na koniec o polecenie literatury. Tutaj pani Klaudia zdążyła zapytać, czy książki Jaloma to jest dobry przykład psychoterapii w nurcie egzystencjalnym, więc jeśli mogłabyś odpowiedzieć na to, a jednocześnie też powiedzieć tym osobom, które jakoś zainteresowały się tematem pod wpływem naszej dzisiejszej rozmowy, gdzie mogą trochę pogłębić swoją wiedzę, czy trochę więcej jeszcze się dowiedzieć na ten temat? Jalom to jest nurt amerykański. Tak? To jest jakby w innym... Wprawdzie Jalom pochodzi za naszej wschodniej granicy, tak? Z emigrantem czy synem emigrantów. A wydaje mi się, że on jako bardzo małe dziecko wyemigrował tutaj stąd, więc można powiedzieć, jako człowiek, jako osoba bliska tutaj z naszych terenów jest niemalże. Ale cała koncepcja jest jakby osadzona w kulturze amerykańskiej, ale też... Ja mogę powiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu, jeśli chodzi o Jaloma. Jalom napisał wiele książek fajnych, które wiele osób bardzo ceni. Przewertowałam od deski do deski psychoterapię egzystencjalną Jaloma, ale to jest książka z 80 roku. Nie wiem, jak się to... Więc nie mam aktualnej wiedzy, jeśli chodzi o to, do czego Jalom doszedł przez kolejne 40 lat. Tak? Więc na pewno warto. Na pewno warto czytać też Jaloma, widzieć jego, to jak on widzi różne rzeczy, ale też można widzieć jego rozwój, jego poglądów, bo wiem, że się co nieco pozmieniało. Moje osobiste doświadczenie było takie, kształciłam się w analizie egzystencjalnej, ale jednocześnie ten Jalom był mi gdzieś jakoś tam wcześniej znany. I tak, jak przeczytałam tą książkę, to psychoterapię egzystencjalną Jaloma, to patrzyłam, jak to na mnie działa. No popadłam w depresję, bo tam o samych troskach, o śmierci, o bezsensie, o izolacji. I to jakiś punkt wyjścia jest najrzeczowy. Taki ból egzystencji niejako. Tak jest ciężko na tym świecie. Człowiek taki samotny, wrzucony w tę sytuację i taki sam w tym wszechświecie, który skazany na swoją samotność i na to poczucie izolacji. Tak, mamy takie doświadczenia, tak? Ale natomiast analiza bardziej jest w stronę afirmacji. My się zajmujemy tymi troskami, zajmujemy się lękiem przed śmiercią, zajmujemy się poczuciem izolacji, tym wszystkim, co jest cierpieniem człowieka. My się tym wszystkim zajmujemy. No, w psychoterapii zajmujemy się generalnie. Tak, to jest powód, dla którego w ogóle jest psychoterapia, to jest to, że człowiek cierpi i potrzebuje ulgi w tym cierpieniu, potrzebuje pomóc sobie, tak? Ale bardziej i widziałam, że jak studiowałam tą analizę, to pojawiało się we mnie coraz więcej afirmacji dla mojego bycia, dla mojego życia, dla mnie samej jako osoby. I widziałam, że coraz więcej sensu w moim życiu jest, tak? Że ja mogę więcej tego odkrywać w sobie. Więc to moje osobiste doświadczenie, ale wiele osób inaczej to widzi, tak? Że Jalom jest jakby daje im wiele energii, tego spojrzenie, książki, tak. Także na pewno warto poczytać. Warto czytać, generalnie warto czytać. Warto czytać różne nurty, warto czytać, już sięgam tutaj po książki, różną literaturę. To, co jest jakby związane z bardziej z analizą egzystencjalną i logoterapią, to zacznę od Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Świetna książka, naprawdę jest niesamowita. Wola sensu, nie mam egzemplarza, poszedł w ludzi. I inne książki Frankla, tak to na pewno.
No i poleciłabym Alfreda Lengle, to co jest po polsku wydane, to akurat mam. Żyć z sensem. Taka książka. Bardzo amerykańsko wygląda ta książka. Prawda? A to przecież Europa. No ale dzisiaj świat jest po prostu światem. Wyrodzi się pytanie o sens. Tak, książeczka. I to jest bardzo fajna książeczka dla osób, które nie zajmują się wcale psychoterapią, ale chciałyby troszeczkę jakiejś takiej refleksji na temat swojego życia. Bardzo fajna książeczka o tym, o różnych takich, takie, jest w postaci takich jakby krótkich, no nie mogę powiedzieć, że to są wiersze, bo to nie są wiersze, ale takich krótkich tekścików, które dotyczą różnych takich zagadnień związanych z egzystencją, nie wiem, wdzięczności, oczekiwań, co tu mamy dalej, życia, sukcesu, spełnienia, być dobrym dla siebie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne refleksje Alfreda Lengle, który, no myślę, mogę powiedzieć, że analiza egzystencjalna jest na pewno jego dzieckiem, jego spełnieniem jak najbardziej, więc jest w tym serce, jest w tym zaangażowanie. Łatwo, fajnie to się czyta, fajnie zaprasza do refleksji, więc polecam serdecznie. To jakoś podobnie bije to od ciebie. Mam takie poczucie, że z wielką przyjemnością i zaangażowaniem mówisz o tym, że to jest jakoś też twoją pasją. Także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Nie tylko w swoim imieniu, ale też wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Państwu również bardzo dziękuję. No i już teraz zapraszam na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.